już jesteśmy przygotowane, czekamy na nasze zawodniczki, będzie ich około 250. Z ponad 20 klubów z całej Polski również dołącza się Ukraina. Miło to jest dla nas, już za dobę na tej sali już będzie rozłożona plansza gimnastyczna, na której dziewczynki będą pokazywać swoje umiejętności w układach tanecznych, z przeborami, z maczugami, wstążkami, obręczami, piłkami. Będzie rewelacyjny, więc zapraszamy wszystkich chętnych, miłośników gimnastyki artystycznej. Jutro na Stegu Arena. Będzie super. Pewnie też kolejne doświadczenia, ale także i poziom sportowy, bo to chyba jest istotne, że coraz wyższy poziom sportowy tych zawodniczek, które będziemy obserwować po raz kolejny. Za każdym razem poziom rośnie, te zawodniczki coraz w mniejszym wieku wychodzą na tą planszę, to jest bardzo miło wygląda, ale też one pokazują swoje umiejętności. Dzisiaj u nas będą startować dziewczynki z rocznika 2019. Ja już nie pamiętam, tak naprawdę w tym roku po raz pierwszy 2019 rocznik wyjdzie w składzie 7 osób na plansze. Tak dużo takich dzieci małych jeszcze nie występowało na zawodach w Polsce. Gimnastyka zaczyna się cieszyć popularnością w Opolu? Myślę, że tak. Tak, my się rozwijamy. Nasz klub jest jako pierwszy gimnastyki artystycznej w Opolu. Teraz my idziemy dalej, rozszerzamy się, jesteśmy w Niemodlinie. Za chwilę otwieramy się w Tarnowie Opolskim. To naprawdę myślę, że za jakiegoś pół roku to będzie boom. No, to jest najlepsza dyscyplina dla dziewczynek, tak? Bo to bardzo młode zawodniczki właśnie, tak jak pani powiedziała, od kilku do kilkunastolatek zobaczymy je tutaj na planszy. Najstarsza zawodniczka będzie 2007 roku urodzenia, ale to będzie taka jedna. Ale taka prawda polega na tym, że gimnastyka artystyczna się kończy w wieku 20 lat, kariera się kończy. Dlatego one zaczynają uprawiać ten sport od 3 lat. Aż 12 sędzin będzie musiało to rozstrzygać. Dlaczego aż tak dużo i jak ocenia się taki sport? Co trzeba zrobić, jeśli chodzi o zawodniczkę? Jak wykonuje się dany układ? Czy on już jest wcześniej wyreżyserowany i później trzeba jak w łyżwiarstwie figurowym wykonać poszczególne figury? Tak, dokładnie tak jest. Mamy 12 sędzin, mamy 3 grupy. Jedna grupa ocenia artyzm, druga wykonanie, trzecia techniczną stronę układu. Dziewczynki mają te układy swoje przygotowane jeszcze, ćwiczą go tak naprawdę nie przez jeden rok, nie przez jeden miesiąc, a tylko niektórzy parę lat, tak? I za każdym razem trudniej i trudniej dodają figurę do tych układów, i idą do przodu. Ile zawodniczek z Opola zobaczymy w gronie tych 250? 50 będzie naszych, tak, bo my jesteśmy organizatorami tego turnieju i my chcielibyśmy, żeby każde dziecko, które przychodzi do naszego klubu, postartowało, jakby wzięło udział w tych zawodach. Oprócz tego mamy też grupy początkujące, też to jest powyżej 40 osób i one tak naprawdę ćwiczą od września i jutro będzie ich debiut na tej scenie. Zobaczymy debiutantki, ale także doświadczone zawodniczki, i możemy zaprosić do Stegu Areny, dlatego że zawody będą trwały naprawdę cały dzień. To dokładnie tak, od 8 rano zaczynamy i bodajże 8 skończymy, ale to będzie super czas, naprawdę warto. Oprócz tego, że to będą się odbywać zawody, również będą rozrywki różne dla dzieci, więc nie tylko dlatego warto przyjść, żeby zobaczyć, ale jeszcze skorzystać dlatego, co nasi rodzice naszego klubu będą zorganizowywać taki, jak dodatkowo można spędzić czas oprócz tych zawodów. Tak, będzie sklepik, będą animacje, będą fryzury, makijaże, będzie super, naprawdę warto pokazać, a za jakiś czas przeprowadzić do nas na salę swoje dziecko, żeby to dziecko rozpoczęło przygodę gimnastyki artystyczną.